Sześć lat minęło od czasu brutalnego zabójstwa 55-letniego bezdomnego w Czeladzi. Ciało mężczyzny z kilkudziesięcioma ranami szyi, głowy i rąk znalazła jego znajoma. I choć postępowanie w tej sprawie zostało umorzone, sprawą zajęli się ponownie sosnowieccy policjanci. Sprawca został zatrzymany kilka dni temu. Jak twierdzi, zabił, bo chciał rozładować złość Magda Sincewicz. Nie wiadomo, co nim kierowało. Wiadomo, że był bardzo brutalny. Znał swoją ofiarę. Bezdomny od lat mieszkał w namiocie nieopodal cmentarza przy ulicy Saturnowskiej w Czeladzi. To właśnie tam znalazła go znajoma, która wezwała służby. Policjanci z Wydziału Kryminalnego od dłuższego czasu prowadzili czynności operacyjne w sprawie zabójstwa z 2017 roku, które miało miejsce w Czeladzi. Po wnikliwej analizie, po zgromadzeniu dowodów ustalili, kto stoi za tą zbrodnią. Jest to 31-letni mieszkaniec Czeladzi, który został przez naszych policjantów zatrzymany w ubiegłym tygodniu. Dokładnie 13 grudnia długo nie było wiadomo, kto stoi za zbrodnią. Policjanci we współpracy z prokuraturą jednak nie odpuścili. W sprawie pojawili się też nowi świadkowie. To wszystko spowodowało, że mimo upływu lat sprawca został w końcu schwytany. Przesłuchany w charakterze podejrzanego ten mężczyzna początkowo się nie przyznawał do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale skonfrontowany z materiałem dowodowym, w tym również ze świadkami, powiedział, że istotnie zabił Jacka S., ponieważ jak to określił, chciał rozładować. Podczas wizji lokalnej wskazał policjantom miejsce, gdzie ukrył nóż. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.